Witam w prezentacji siódmego numeru Legend FSO od De Agostini. W tym numerze FSO Srena Mikrobus. W środku dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. Siódmym modelem w kolekcji jest FSO Srena Mikrobus. Model jest w kolorze czerwonym w dolnej części, w górnej części jest w kolorze białym, ma białe felgi ze srebrnymi kołpakami z logiem FSO. Ma podwyższoną przestrzeń pasażerską. W przednich dwóch rzędach po dwa fotele. Z tyłu ma kanapę. Z przodu ma pojedyncze drzwi otwierane do przodu. Dodatkowe drzwi ma z tyłu. Ma trzy rzędy okien. Podwójne w drzwiach i zwykłe szyby z tyłu, dodatkowe w tylnych drzwiach, obok tylnych drzwi ma wieczniki, na drzwiach ma tablicę, klamkę, w bokach ma okrągłe światła, na dachu ma wytłoczenie. Nie posiada bocznych lusterek, posiada tylko lusterko wsteczne. Z przodu ma pojedynczą szybę z wycieraczkami montowanymi od dołu, tłoczoną maskę. Wokół przednich okrągłych reflektorów ma pomalowane na biało prostokąty. Pod nimi ma okrągłe kierunkowskazy. Biały zderzak z białą tablicą z czerwonym napisem, kwadratową atrapę chłodnicy z logiem, w przedniej części ma wytłoczoną ramę, z tyłu ma koło zapasowe, ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu, układ wydechowy z tłumikiem. Numer 7 w tym numerze Srena Mikrobus. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy, zaproszeniem do prenumeraty i zdjęcie modelu. Niewielki dostawczak. W zakręt należało wejść za odpowiednią prędkością. Chodziło o to, aby siła ośrodkowa przykleiła auto do nawierzchni o pochyleniu około 45 stopni. Tak ustawiony wóz mógł bez problemu pokonać wiraż toru testowego fabryki samochodów osobowych. Kierowca oraz pasażer sportowego auta mimowolnie pochylali się na bok, chociaż może lepiej byłoby napisać, że się wyprostowali, bo przecież pojazd mknął nachylonym torem. Podobnie zachowywały się dwie osoby siedzące w drugim samochodzie. Było to niewielkie kombi, wyższe od sportowego auta jadącego z przodu. O łatwo rozpoznawalnych reflektorach otoczonych białymi plastikowymi ramkami oraz niemal kwadratowym grillem o zaokrąglonych brzegach. Silnik pierwszego wozu sportowego pracował cicho, a drugiego wydawał z siebie charakterystyczny gang jednostki dwusuwowej. Potwierdzenie, że taki właśnie napęd miał drugi motor, czyli niebieskawy dymek wydobywający się z rury wydechowej, szybko rozwiewał wiatr.
Pogoda tego dnia nie rozpieszała konstruktorów pędzących betonowym wirażem. Widoczne w oddali drzewa pochylały się pod naporem silnego wiatru. Trudno stwierdzić, czy była to wczesna wiosna, czy może jesień, zwiastujący nadejście najgorszej dla automobilistów pory roku – zimy. Oba prototypowe samochody zostały opracowane w 1960 roku. Pierwszym była Syrena Sport, a niewielkim kombi Syrena Mikrobus. Zielone światło. Polityczna odwilż 1956 roku wpłynęła na wszystkie dziedziny życia w Polsce. Także na motoryzację. W 1953 roku zmarł Józef Stalin, w 1956 roku Bolesław Bierut. Pierwszym sekretarzem PZPR został Władysław Gomułka, a 20. zjazd KPZR, na którym Chruszczow wygłosił słynny referat potępiający kult jednostki, przyniósł nadzieję na zmianę dotychczasowego kursu. Mamy zdjęcie informacji, że u podstaw budowy prototypu Syreny Mikrobusu, czasami nazywanej też kombi, stała koncepcja wypełnienia luki na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Na przełomie lat 50. i 60. krajowy przemysł nie wytwarzał małych aut dostawczo-osobowych, a były one niezbędne dla drobnych przedsiębiorców. Szkopuł w tym, że według PRL-owskich władz prywatna inicjatywa nie istniała. Mamy zdjęcie informacji, że konstrukcja auta opierała się na drewniano-metalowym szkielecie pokrytym metalowymi panelami zewnętrznymi. Przednia część pojazdu została wykonana z laminatu, tworzywa sztucznego, które wówczas uznawano za przyszłość przemysłu motoryzacyjnego. Te przewidywania okazały się błędne. Przez wiele lat w branży królowała stal. Mamy zdjęcie fotografii wykonanej na nieistniejącym już torze prób FSO przez wybitnego dokumentalistę życia stolicy Zbyszka Siemaszkę. Na zdjęciu widać dwa prototypy samochodu, Syrenę Sport i Syrenę Mikrobus. Żaden z pojazdów nie przetrwał do naszych czasów. Mamy zdjęcie przerwy w badaniach prototypu Syreny Mikrobus na torze prób FSO. W tle widać budynki i kominy elektrociepłowni Żerań. Tor oraz znajdujące się na nim modernistyczne zabudowania zostały zburzone w 2017 roku. Mamy zdjęcie i informację, że pierwszymi mikrobusami z prawdziwego zdarzenia produkowanymi seryjnie w powojennej Polsce były Żuk i Nysa. Na zdjęciu widać pierwszy z wymienionych pojazdów. Nad jego pracami pracowano od 1956 roku. W lipcu 1959 roku z linii produkcyjnej w Lublinie zjechały jego pierwsze egzemplarze. Podobnie jak Nysa, należał do większych aut dostawczych. Mamy zdjęcie modelu Nysy, modelu N59, która powstawała mniej więcej w tym samym czasie co Żuk. Samochody zostały tak szybko zaprojektowane, aby można w nich było wykorzystać podzespoły Warszawy. Różniły je nadwozia i miejsca produkcji. Jedną z licznych odmian nadwoziowych był mikrobus, który pełni funkcję pojazdu komunikacji miejskiej, między innymi w Warszawie i Krakowie. Mamy zdjęcie i informacje, że nie trudno się domyślić, że pierwowzorem Syreny Mikrobusu było Liord LT500-600, produkowany w Niemczech w latach 1952-1961. Pojazd początkowo napędzał dwusuwowy silnik o pojemności 386 cm sześciennych i mocy 13 koni mechanicznych, a od 1955 roku o pojemności 596 cm sześciennych. Taki samochód znajdował się w parku maszynowym fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. Mamy dane techniczne Syreny Mikrobus, jej wymiary. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak wnętrze, silnik, zawias drzwi, podwozie, zbiornik paliwa, tylne zawieszenie, okna, nadwozie. Archiwum FSO 1955-1957. Mamy zdjęcie pierwszej oficjalnej prezentacji prototypowej Syreny, która miała miejsce podczas 24. Międzynarodowych Targów Poznańskich w lipcu 1955 roku. Samochód wzbudził ogromne nadzieje wśród obywateli. Wszyscy marzyli o własnych czterech kółkach.
Mamy zdjęcia i informacje, że samochód o prostej konstrukcji, który mógł w miarę wygodnie pomieścić 4 osoby wraz z bagażem, tak zaczęła się przygoda Polaków z syreną, która trwała ćwierć wieku. Syrenę produkowano w latach 1957-1983. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli FSO 1300 Coupé. Osoby posiadające prenumeratę z trzecią przesyłką otrzymały pierwszy segregator. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.